Włączam. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Okay. Jedziemy. Okej, to witam Was serdecznie. To też jest mój debiut. To jest mój pierwszy webinar. Nigdy wcześniej nie prowadziłem, tylko byłem uczestnikiem. To jest bardzo specyficzny czas i bardzo też taki kulturotwórczy czas. I chciałbym zacząć od takich dwóch po prostu mocnych intuicji, które po prostu mam. Rozmawiałem o tym wcześniej z Piotrem i też z Patrycją. To jest taki czas, który jeżeli, nikt nie wie, co się po prostu wydarzy, nikt nie wie, jak ta sytuacja się po prostu potoczy, ale jedno jest po prostu pewne i to myślę, że wszyscy też po prostu widzą, że teraz ma zespół. Czyli jeżeli wcześniej poświęciliście czas na myślenie o kulturze organizacji, podjęliście jakiekolwiek po prostu procesy, wykonaliście jakąś pracę, poświęciliście czas i zasoby na to, żeby tą kulturę po prostu zbudować i żeby była ona zgodna z wami, to to jest moment, kiedy prawdopodobnie ta inwestycja wam się zwróci. Ewidentnie po prostu to będzie moment, kiedy tą dywidendę będziecie miała nie pobrać. A druga rzecz to jest taka też takie spostrzeżenie, to jest bardzo kulturotwórczy czas, czyli teraz będą się działy rzeczy, do których pewnie będziecie w czasie po prostu powracać. Teraz się narodzi bardzo dużo nowych działań u was w organizacjach, w firmach i one będą krążyły jako powieści, one będą bardzo ważne po prostu dla was w przyszłości, będziecie do nich sięgać. Więc też taka prośba, żebyście bardzo zwrócili uwagę na to, w jaki sposób one wpłyną na waszą po prostu kulturę. Okay? Tematem prezentacji to, o czym... Okej, spotkania, bo nie chciałbym, żeby to była tylko po prostu prezentacja, ale tego spotkania jest kwestia psychologicznego bezpieczeństwa zespołów. Myślę, że w tym momencie, w którym teraz jesteśmy, kiedy nikt tego poczucia bezpieczeństwa nie ma, to jest kwestia niezwykle po prostu ważna dla wszystkich, i dla zespołu, i dla właścicieli, i dla po prostu zarządu. Skąd w ogóle ta kwestia się jak gdyby po prostu pojawiła, w jaki sposób ona się zjawiła w języku psychologii organizacji? Google kilka lat temu rozpoczęło taki bardzo rozbudowany proces i głównym jego zadaniem było znalezienie odpowiedzi na pytania, co sprawia, że zespół jest efektywnie, najbardziej optymalnie. Jakiego rodzaju warunki trzeba stworzyć, żeby te zespoły dawały z siebie wszystko. I Google, jak to bardzo inżynierska po prostu firma, przetestowała wiele różnych hipotez. Okay, zakładali, że to może być jakość przywództwa. Zakładali, że to może być jakość zespołu. Myśleli o tym, że może po prostu trzeba stworzyć jakieś specyficzne warunki w przestrzeni. Kwestia komunikacji. Wiele różnych rzeczy po prostu przetestowali. Ale pod koniec dnia, przysłowiowego dnia, okazało się, że żadna z tych opcji po prostu nie jest odpowiedzią na pytanie, że nie wystarczy mieć dobry zespół, że nie wystarczy, żeby było dobre przywództwo, że to są wszystko czynniki, które są niewystarczające. I kiedy już ten zespół był absolutnie jakby wyczerpany poszukiwaniem tych nowych hipotez, dróg, pomysłów, całkiem przypadkowo wpadł na badania profesor, która przez kilka dekad badała zespoły lekarskie. To, co ją najbardziej interesowało, to na czym się po prostu skupiła, to odpowiedź na pytanie, co sprawia, że zespoły lekarskie, zespoły w szpitalach popełniają błędy. Jakiego rodzaju warunki tam po prostu zachodzą? I jak się dzieje to, że w jednych zespołach tych błędów jest mało, a w drugich zespołach tych błędów jest bardzo po prostu dużo? Ona tą kwestię bardzo wyraźnie po prostu prześwietliła, zbadała i to, co odkryła, to odkryła właśnie poczucie psychologicznego bezpieczeństwa. Czyli w tych zespołach, które popełniały błędy i w tych zespołach, które tych błędów popełniały mniej, ten personel pomocniczy i pielęgniarki, i anestezjolodzy, czy personel techniczny, oni mieli wystarczający poziom wiedzy.
oni często czuli, że diagnoza lekarza jest błędna albo że dawkowanie jest po prostu błędne, że ta operacja powinna przebiegać w inny po prostu sposób. Ale z jakichś powodów zarówno te pielęgniarki, jak ci anestezjolodzy i ten personel pomocniczy w ogóle się po prostu nie odzywał, po prostu milczał. Nic po prostu nie mówił, że ma wątpliwości, ma sugestie, że można zrobić coś inaczej. Nie zadał jednego po prostu celnego pytania. Nie podważył w żaden sposób decyzji lekarza. To był taki warunek, który ona stwierdziła, że to jest właśnie psychologiczne bezpieczeństwo. To jest ten moment, kiedy ja jako członek zespołu mogę nie zgodzić się z tym, co zespół prowadzi, z tym, co po prostu zespół robi, z pomysłami lidera. Ja mogę poddać to w wątpliwość, ja mogę dać nowy pomysł, zadać jednocelne pytanie, rzucić jakikolwiek po prostu komentarz i sugestie. Jeżeli te warunki są spełnione, to zespół ma warunki do tego, żeby się po prostu rozwijać. Zespół, tak jak i organizacja, ma warunki do tego, żeby się uczyć. Zespół, tak samo jak i organizacja, ma warunki do tego, żeby łatwo wchodzić w partnerstwa, żeby zwiększać po prostu zaangażowanie. To jest naprawdę niezwykłe, bo ja to często obserwowałem w praktyce, kiedy macie spotkanie zespołu i zawsze jest taki moment, że ktoś nowy do tego zespołu wchodzi. Jest po prostu spotkanie zespołu, jest osoba, która powiedzmy pracuje w danym miejscu 2 miesiące. To okej, 2 miesiące to już jest bardzo długo, prawda? To nie jest to, że to są 2 tygodnie albo 2 dni. Bo przez dwa miesiące tego zespołu już się po prostu powinieneś nauczyć. Ale na spotkaniach okazywało się, że te osoby, które pracowały 2 miesiące, jeżeli miały zabrać głos, miały coś powiedzieć, no powiadało, okej, pracuję tylko 2 miesiące. O matko, jak to 2 miesiące, przecież to jest bardzo dużo czasu. I to są takie sygnały, że tego psychologicznego bezpieczeństwa nie ma. To psychologiczne bezpieczeństwo jest o tyle ważne, bo ono działa nie tylko na rzecz zespołu, ono działa na rzecz organizacji, ono działa na rzecz lidera. Bo wy jako lider, wy jako osoby, które macie, prowadzicie jakiś zespół, zależycie od jakiegoś zespołu, też dobrze jest, żebyście się czuły z tym zespołem bezpiecznie, że ten zespół wam po prostu pomoże, że oni was nie zostawią po prostu na lodzie. Tak samo jak i członkowie zespołu. Ale tak samo jak pracujecie, nie wiem, z innymi organizacjami, z innymi firmami, macie jakichś podwykonawców, też innych kooperantów, to super jest, żebyście mieli to poczucie psychologicznego bezpieczeństwa, bo wtedy naprawdę powstaje wartość. Szczególnie to jest ważne w zespołach projektowych, bo okej, zespoły projektowe dostarczają wartość. To jest tak, że wy jako właściciele, wy jako zarząd płacicie za 100% mózgu tych ludzi. Jeżeli oni pewne rzeczy przemilczają, jeżeli oni w pewnych momentach milczą, nie dają głosu, nie mówią, że ten projekt może zmierzać w złym kierunku, to jest realna strata po prostu dla organizacji. O czym poznać w zespołach, które pracują ze sobą bardzo blisko fizycznie, że to poczucie psychologicznego bezpieczeństwa jest. Jest coś takiego jak poczucie przynależności. Okay, czyli nowi członkowie zespołu bardzo łatwo w ten zespół wchodzą. Jak są spotkania, to jest dużo wymiany energetycznej, jest dużo humoru, jest dużo śmiechu, jest dużo po prostu energii. Zazwyczaj te zespoły też bardzo lubią kontakt fizyczny, okay? Czyli jest dużo jakiegoś, nie wiem, dotykania się, poszturchiwania. One są dosyć po prostu blisko w tej przestrzeni. Też jest coś takiego, że jest bardzo głęboki kontakt wzrokowy. Tutaj nie ma jak gdyby uciekania wzrokiem. Jeżeli ja z kimś rozmawiam, to patrzę mu w oczy. Ale mimo tego, że tam jest dużo humoru, dużo energii, to też nie ma czegoś takiego jak przerywanie.
najprostszy sposób, żeby poczuć, że tam to po prostu jest, że te warunki są spełnione, to jest z waszego punktu widzenia, jeżeli wchodzicie w taki zespół, jesteście, nie wiem, konsultantem, jesteście człowiekiem z zewnątrz, jest takie uczucie, wow, jak tu jest po prostu fajnie, ja w tym zespole chcę pracować, ja go po prostu nie chcę opuszczać. Czujecie to po prostu fizycznie, po prostu przez pory waszej skóry. Tu jest naprawdę fajnie, to jest świetny przepływ energii, oni się świetnie rozumieją. Chcę w takim zespole po prostu być. Co jest dla was ważne jako dla liderów, jeżeli takie warunki chcecie stworzyć, bo to jest wasza powinność. To jak gdyby wychodzi po prostu od was, to leży w jakiś sposób na waszych barkach. Pierwsza rzecz, bardzo ważna, to jest stworzyć warunki do tego, żeby każdy mógł zabrać głos. Jak Google wpadło na te badania psychologicznego bezpieczeństwa i zaczęli je testować, to od razu mieli całą listę gotowych zaleceń do codziennej pracy swoich zespołów. Jednym z tych zaleceń było to, że jeżeli jest spotkanie, niezależnie od tego, jak duże to jest spotkanie, jak duży jest to zespół, to aby każdy z członków zespołu zabrał głos podczas tego spotkania. Okay? Żeby on po prostu zabrał głos. A więc jeżeli jesteście liderem, doprowadzić do takiej sytuacji, że każdy głos zabiera. Jedna rzecz to jest zabranie głosu. Druga rzecz jest to, że to jest też jak gdyby niezwykle po prostu ważne. Wy jako lider z tym głosem coś powinniście zrobić. Odpowiedzieć, przemyśleć, wrócić z jakąś po prostu odpowiedzią, rozwiązaniem. Żeby nie było takiej sytuacji, okej, okay, ja mówiłem o tym, ale ty jak gdyby z tym nic po prostu nie zrobiłeś, tutaj się jak gdyby nic nie zadziało. To jest tak, że to psychologiczne poczucie bezpieczeństwa, ja wiem, że niezwykle trudno jest mówić o tym w tym czasie, ale jeżeli chcecie, żeby te zespoły naprawdę z wami były i teraz dały z siebie wszystko, stwórzcie im takie warunki, na tyle, na ile po prostu możecie. Oprócz tego poczucia przynależności, okej, jest jeszcze druga rzecz, jak gdyby teraz podczas tej pracy zdalnej, i to jest na pewno rzecz, którą bardzo wszyscy jak gdyby odczuwamy, nie mamy bliskiego kontaktu fizycznego, prawda? Nie jesteśmy ze sobą po prostu blisko. Pomyślcie też o takich sposobach, jak wirtualnie tą empatię po prostu okazać. Jak to przysłowiowe poklepanie po prostu po ramieniu zrobić. To mogą być takie rzeczy, które robicie oczywiście zdalnie, po prostu, nie wiem, wspólnie pijecie kawę, albo robicie wspólnie krótkie ćwiczenia, jakieś, nie wiem, ruchy głowy, rozciągania. Tego typu rzeczy, które mogą zbudować poczucie przynależności, które będą po prostu wspólne. Ważne jest, żeby mieć dużo takich rytuałów, które tą więź po prostu budują. To możecie też osiągnąć w taki sposób, że nie wiem, ubieracie się wszyscy po prostu w firmowe bluzy, albo macie, nie wiem, bluzy ze swoim imieniem. Ale okej, jeżeli to są po prostu bluzy firmowe. Chodzi o to, żeby było to poczucie przynależności. Dlaczego to poczucie przynależności jest tak po prostu mega ważne? Dlaczego ono jest tak dużym jak gdyby składnikiem tego poczucia bezpieczeństwa? Bo jeżeli ja czuję, że ja do jakiejś grupy należę, to tak naprawdę ta grupa mówi mi, jesteś bezpieczny. Jesteś tutaj po prostu pomiędzy nami, jesteś bezpieczny. Jeżeli ja mam ten komunikat, że jestem bezpieczny, to ja wiem, że ja mogę dać z siebie więcej. To ja wiem, że ja mogę się wszystkim po prostu podzielić. Mogę dać z siebie pomysły, których gdybym tego poczucia bezpieczeństwa nie miał i tego poczucia przynależności nie miał, prawdopodobnie bym się nimi po prostu nie podzielił. To poczucie przynależności też z punktu widzenia lidera, to jest tak, że ten nasz mózg jest tak zbudowany, że on wychwytuje wszystkie negatywne rzeczy. I to tworzenie tego poczucia bezpieczeństwa, ale też poczucia przynależności, to nie jest coś, co zrobicie to po prostu raz i to jest. To trzeba ciągle po prostu powtarzać, ciągle jak gdyby potwierdzać, bo to poczucie przynależności, to my jego pragniemy po prostu jak narkotyku. Identycznie z tym poczuciem po prostu bezpieczeństwa, czyli cały czas musicie zapewniać o tym,
że jest okej, że jesteś tutaj po prostu bezpieczny. Jest jeszcze kolejna jak gdyby ważna rzecz i to jest często rzecz z punktu widzenia zarządów, właścicieli, którą oni jak gdyby mylą, jeżeli mówi się o psychicznym bezpieczeństwie. Psychiczne bezpieczeństwo nigdy nie oznacza tego, że ty jako członek zespołu jesteś nie do zwolnienia, że my jako zespół nie możemy po prostu tobie podziękować. To nie chodzi jak gdyby o to. To chodzi o to, że zawsze musisz dostarczać to, co jest po prostu oczekiwane od ciebie, ale czujesz się na tyle bezpiecznie, że wiesz, co masz po prostu dostarczać i że masz stworzone warunki, że zawsze możesz po prostu powiedzieć, co czujesz i co myślisz. I to jest jak gdyby niezwykle ważne. To jest trudna praca, szczególnie trudna, jeżeli chodzi teraz o te warunki, kiedy my wszyscy jak gdyby po prostu pracujemy zdalnie. Ale takim szybkim ćwiczeniem, które po prostu można zrobić, to jest ok, bo brakuje nam tych takich po prostu zwykłych rozmów przy kawie, w kuchni, przy zmywaku, tak jak to po prostu zazwyczaj w firmach się dzieje, albo w kafeterii. Jak rozpoczynacie spotkanie, zawsze musicie, nie to, że musicie, możecie poświęcić po prostu jakiś czas na ten small talk emocjonalny, bo on też daje to poczucie po prostu bezpieczeństwa. On wysyła też komunikat, jesteś bezpieczny. Tutaj po prostu do tej grupy przynależysz. Kolejna ważna rzecz, która też się jak gdyby z tym wiąże, to jest, zaraz do tego dojdziemy, sens. Zespół musi po prostu widzieć duży obrazek. Zespół musi po prostu rozumieć, nawet jeżeli ja wykonuję jakieś małe, cząstkowe prace, zadania, to jaki jest ten duży po prostu obrazek. I myślę, że szczególnie teraz w tej sytuacji, która jest sytuacją bardzo mało jak gdyby bezpieczną i przyjemną, dobrze jest, żebyście zrobili takie ćwiczenie, zastanowili się nad tym większym sensem i tym dużym obrazkiem, do czego to się po prostu sprowadza. Zobaczcie, zaplanujcie scenariusze na przyszłość, na ile możecie zapewnić bezpieczeństwo tym ludziom, waszym zespołom, przy takim poziomie wynagrodzenia. Jeżeli tą pracę domową wykonacie, to to jest jasny komunikat i jasny sygnał po prostu dla zespołu, na czym oni stoją. Mówimy już tutaj o bardzo fizycznych rzeczach związanych z takim po prostu bezpieczeństwem rodzin, bezpieczeństwem zarabiania, bezpieczeństwem pracy. To jest zadanie, które absolutnie można po prostu wykonać. Ten sens też często ma bardzo mocny aspekt taki symboliczny, okej? Nie wiem, ja jak wchodzę w jakąś nową firmę i pracuję w jakimś nowym miejscu i otoczeniu, to zawsze patrzę na to, co ta przestrzeń po prostu mówi. Czy tam są jakieś komunikaty związane, czy tam są komunikaty nasycone symbolicznie? Czy one mówią po prostu o tej firmie, o tej kulturze, o tym naprawdę, jaka ona jest? Bo często jest tak, że zazwyczaj tak jest, przestrzeń mówi, Ten obraz, który za mną widzicie, to też jest jakiś po prostu komunikat symboliczny, on też coś po prostu mówi o tym człowieku, o tym wnętrzu, w którym on się jak gdyby znajduje. Wszystkie rytuały też budują to poczucie po prostu sensu. Te rytuały mogą być najprzeróżniejsze, najdziwniejsze. Różne firmy różnie po prostu do tego podchodzą, ale fajnie jest po prostu taki rytuał mieć. Na przykład, nie wiem, Divanty z Wrocławia. To jest firma też software'owa. Oni mają coś takiego, że dwa razy do roku mają tak zwane Divanty Days. I to jest manifestacja ich kultury. Na czym to po prostu polega? To polega na tym, że oni mają bardzo jasno określoną swoją tożsamość, zestaw swoich wartości. Przy czym to nie jest narzucone przez firmę, te Divanty Days. Chodzi o to, żeby zespoły podzieliły się swoimi projektami, swoimi odkryciami, swoją pracą, która w najlepszy sposób manifestuje po prostu wartości i to, za czym stoi Divanty. I to jest niezwykle ważne dla zespołu, bo
nagle ci ludzie, z którymi, nie wiem, pracujecie, którzy zawsze byli milczkami albo w ogóle się nie odzywali, oni zaczynają przygotowywać prezentacje, pracują, robią po prostu show i to po prostu pokazują i o tym mówią. To ma niezwykle ważny aspekt taki budujący dla wszystkich. Czyli ta manifestacja po prostu kultury. No ale też duma z tego miejsca, w którym po prostu ja pracuję. Ona też jest niezwykle po prostu ważna. Duma to jest rzecz, której nie kupi się po prostu za pieniądze. Tutaj ludzie, jeżeli noszą bluzy firmowe i robią to naprawdę sami z siebie, to ja wiem, że okej, to jest fajna firma, że oni po prostu się z nią identyfikują. Ale też poczucie dumy z tej pracy, którą wykonujecie. Ja bym jeszcze przeszedł do może do tego slajdu. On mówi o istocie, tego poczucia psychologicznego bezpieczeństwa. Bo jeżeli macie to poczucie psychologicznego bezpieczeństwa, to wyobraźcie sobie, że to są po prostu ramki tego obrazka. Okej? To jest troszeczkę tak, jakby to było, nie wiem, boisko piłkarskie. Macie określoną przestrzeń, w której możecie po prostu grać. Jeżeli wiecie, dokąd się po prostu możecie posunąć, że jesteście bezpieczni, to wyjście z tej strefy komfortu będzie na pewno po prostu łatwiejsze. Będzie obniżony lęk przed tym wyjściem ze strefy komfortu. Będzie obniżony lęk przed uczeniem się. Będzie obniżony lęk przed współpracą. I wszyscy jak gdyby na tym po prostu skorzystają. Ja lubię myśleć o tym poczuciu bezpieczeństwa w dwojaki sposób. Jeden sposób to jest sposób związany z tym, że to jest, powiedzmy, boisko piłkarskie, że to jest po prostu określona przestrzeń i ta przestrzeń jest przygotowana do gry, okej? Czyli ta trawa tam jest dobrze nawodniona, tam nie ma żadnych dołów. Mówię w sensie emocjonalnym i to pewnie to jest, potraktujcie to jako po prostu metaforę, ale wy wiecie, że to boisko na was czeka. Wy wiecie, że wy na tym boisku po prostu możecie grać. Czyli o wiele łatwiej będziecie próbować nowych rzeczy, o wiele łatwiej będziecie współpracować z innymi zespołami, o wiele łatwiej będziecie testować różne nowe po prostu podejścia. A druga rzecz, która jest związana z tym poczuciem bezpieczeństwa, jak ja o nim myślę, to jest enzym. To jest taki enzym, który umożliwia zajście pewnego rodzaju reakcji. Tą reakcją jest ten zespół, który nie boi się odzywać, nie boi się krytykować, nie boi się mówić rzeczy, które są niepopularne, ale które pod koniec dnia mogą się okazać dobre dla was wszystkich. Jak sobie myślę jeszcze o tym poczuciu bezpieczeństwa, to teraz mi wpadł taki przykład z armii Izraela. Oni są naprawdę ekstremalni, jeżeli chodzi o sposób dowodzenia. I tam w armii izraelskiej jest taka zasada, że to w ogóle jest po prostu absolutnie niezwykłe, tego nie ma w żadnej innej po prostu armii, ale tam jest coś takiego, że żołnierze, jeżeli czują, że ich dowódca, mówiąc wprost, nie dowodzi, albo nie zapewnia im bezpieczeństwa, albo jest narażeniem dla misji, dla ich życia, dla ich bezpieczeństwa, mogą odmówić mu posłuszeństwa i ze swoich szeregów, ze swojej grupy wybrać nowego dowódcę. I to jest tam wpisane po prostu w zasadę tej armii. To jest niezwykle oczywiście stresujące dla dowódcy, ale to też jest niezwykle wyzwalające dla zespołu. Bo okej, jeżeli ja czuję, że ten człowiek, a przecież my jesteśmy jego podwładnymi, my po prostu wykonujemy jego rozkazy. Jeżeli ja czuję, że okej, on nie dowozi, on po prostu nie robi tak, jak robić powinien, jestem na tyle bezpieczny, żeby to powiedzieć i wybrać nowego po prostu dowódcę. To jest oczywiście związane z tym, że tam jest ciągle jak gdyby stan wojny i ta struktura armii jest niezwykle po prostu elastyczna, ale to jest taka zasada, która jest bardzo właśnie, myślę, w zgodzie z tym poczuciem po prostu bezpieczeństwa. Przynajmniej po prostu dla zespołu. Co jeszcze, co jest jak gdyby jeszcze ważne? Myślę teraz na szybko o takich sposobach, które... Tak?
Ja mam do Ciebie pytanie w takim razie. Bo... Słabo Cię słyszę. Mówię, że mam pytanie do Ciebie. Tak. Bo zapraszając, jakby podaliśmy w tytule, bo to, co mówisz, jest bardzo ciekawe, natomiast myślę, że wszystkich interesuje też, dlaczego uważasz, że w aktualnej sytuacji kultura i inwestowanie w kulturę, albo te firmy, które zrobiły to wcześniej, zobaczą benefity, czy też to im się uwypukli, że to miało sens, tak? Bo trochę zaczęliśmy rozmowę na początku od tego. Ciekaw jestem, jakie jest Twoje zdanie tutaj na ten temat. Okej, to moja odpowiedź jest taka. W tym momencie, w którym jesteście, ja obserwuję różne marki, różne zespoły. W tym momencie, w którym jesteście, jest trochę innego rodzaju sposób myślenia o marce. Nie myślicie o tym, co po prostu powiedzą o was inni, ok? Tylko naprawdę patrzycie w swój zespół i patrzycie, co możecie po prostu zrobić. I w tym momencie wszystko zależy od tego zespołu. Komunikacja zewnętrzna, ok, ona w tym momencie nie jest tak po prostu ważna, jak to, co się po prostu dzieje w środku. A to, co się dzieje w środku, to jest związane z waszym sposobem pracy, z waszą wartością intelektualną, z waszym sposobem przepływu komunikacji, wytyczania celów. Wszystko to są rzeczy, które się dzieją pomiędzy ludźmi i w zespole. Zobaczcie teraz, nie wiem, na mediach społecznościowych to bardzo po prostu dobrze widać, paraliż wielkich marek. Tych dużych po prostu wielkich marek, nie wszystkich, ale w większości, one nie wiedzą po prostu, co mają zrobić. Okej, jest dużo inicjatyw, pomagamy tu, dajemy pieniądze tu, dajemy super, to jest świetne, ale bardzo dużo marek po prostu nie wie, co ma po prostu zrobić. Nie wiedzą, jak się po prostu mają zachować. Chodzi mi o to, że może użyjmy tej metafory po prostu znowu jak gdyby wojennej i wojny. Jeżeli jesteście na wojnie, siedzicie w okopach, to nieważne jest, jaki mundur macie. Nieważne jest, czy ten mundur jest czysty, czy on ma, nie wiem, jest granatowy, zielony, jakkolwiek. Tylko ważne jest, kto z wami w tym okopie jest, na kogo po prostu możecie liczyć. Ale ważne też jest, co umiecie, jakiego rodzaju broń macie i w jaki sposób ją potraficie wykorzystać. Jeżeli bym, nie wiem, Piotrze, miał znaleźć metaforę, to by była chyba metafora. Nie wiem, czy ona wam po prostu odpowiada i czy się z nią zgadzacie, ale myślę, że w tym momencie, kiedy te zmiany są tak po prostu szybkie, nieoczekiwane i my naprawdę nie wiemy, co będzie za godzinę, za dwie czy za trzy, ta szybkość działania jest po prostu najważniejsza. A szybkość działania zależy po prostu od waszego zespołu, od tej jakości pracy, od waszej kultury. Zespoły, które nie ufały sobie, w których nie było tego poczucia bezpieczeństwa w normalnych sytuacjach, versus zespoły, które to poczucie mają i są w stanie pracować zdalnie. Zobaczcie, to są dwa różne zespoły, ale też jakość ich pracy to są po prostu dwie różne, całkiem inne jakości po prostu pracy. Jeżeli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, Piotrze, to myślę, że w ten sposób bym to po prostu zrobił. Zadałem to pytanie, bo też zobowiązany jestem do tego, czuję się zobowiązany, że trochę zapraszając właśnie, też pokazywaliśmy, że ta kultura i fajnie tu przeszedłeś, jak wpływa to poczucie bezpieczeństwa psychologicznego na zespół. Ja zastanawiałem się, jaką byś miał radę dla firm, które, nie wiem, zaczęły inwestować w kulturę, ale powiedzmy, że no teraz mają pewien element utrudnienia, albo czy można zacząć teraz na to patrzeć inaczej, tak? Jakie jest Twoje zdanie, tak? Czy teraz jest też czas na to, żeby no, nie patrzeć tylko na przetrwanie, ale też zainwestować w kulturę? Czy ja myślę, że teraz to jest ten czas, kiedy ta kultura się będzie sama z siebie tworzyła. Nie wiem, rozmawiałem, okej, to chyba po prostu mówiłem ostatnio, z zakładem produkcyjnym i tam okej, ustalili zasadę, że jest produkcja, zespół po prostu produkcyjny przychodzi na linię, ale jest zachowana zasada po prostu 5 metrów.
odstępu 5 metrów. Nie 1,5 metra, tak jak normalnie teraz, tylko 5 metrów. I to jest kulturotwórcze. Te 5 metrów po prostu pokazuje, że oni po prostu mają empatię. Ja myślę, że ta kultura się będzie tworzyła poprzez działania. Jeżeli coś robisz, to tam zawsze jest komponent kulturowy. Przy czym teraz to po prostu będzie, trochę będzie jak mecz, to nie będzie trening. To nie będzie po prostu sparring, to będzie normalne spotkanie, kiedy grasz z drugą drużyną i ta kultura będzie się tworzyła po prostu w trakcie. Jeżeli liderzy, jeżeli zespół będzie też w jakiś sposób na to uwrażliwiony, to będzie te nowe rzeczy, które się będą po prostu pojawiały, wychwytywał i wpisywał niejako po prostu na stałe w swój kalendarz i w swoje menu. Czyli to nie jest tak, że te rzeczy potem, jak sytuacja się, powiedzmy, nie wiem, wyklaruje albo wyjaśni, albo już będzie prościej i łatwiej, to że one jak gdyby odejdą do lamusa. One już po prostu zostaną w tym sposobie pracy, w tym codziennym sposobie pracy tego zespołu. Więc ja myślę, że teraz jest bardzo kulturotwórczy czas, bo trzeba działać. A kultura to jest zawsze po prostu, ona jest o działaniu. Okej. Okay. Słuchaj, Grzesiu, to jeszcze w kontekście takiej prezentacji chciałbyś coś dodać i przejść do sesji pytań, czy... Ja myślę, że z mojej strony to jest w tym momencie wszystko. Ja jestem tutaj po prostu dla Was, a więc mnie bardzo interesują te pytania, które po prostu padną, które będą zadane, bo one są w tym momencie najważniejsze. Ja szukam teraz, gdzie te pytania będę mógł po prostu zobaczyć. Wiesz co, ja proponuję... Okej, widzę. Mateusz zadał pytanie. Ja proponuję tymi łapkami też spróbujmy. Spróbujcie. Pytanie to podnieście łapkę. Ktoś chce zabrać głos, to podnieście rękę, włączcie sobie kamerę lub sam mikrofon i możecie śmiało zadawać pytania, tak? Są już jakieś? Bo ja chyba nie widzę. Na czacie mamy pytanie od Mateusza. Nie wiem, czy... Co? Nie widzę go, sorry. Ej, to ja przeczytam. Przeczytaj może. Mhm. Mateusz pisze tutaj, że za kilka dni zaczyna pracę w nowej firmie, prowadząc zdalnie całkowicie nowy dla niego zespół. Zna dotychczasowej kultury organizacji, w jaki sposób mógłby zbudować poczucie świadomości, że wszyscy razem tworzą jeden team? Pomyśl o takich rytuałach. Codziennych po prostu rytuałach, z racji tego, że to jest praca zdalna, to tutaj chodzi o stworzenie po prostu takiej empatii. Czyli nie wiem, jak siadacie razem wszyscy, to zaczynacie po prostu od kawy. Zwykłe wypicie kawy. Tylko, że tutaj Grzesiu Mateusz mówi, że praca będzie zdalna, no nie? Tak, ale to właśnie o to chodzi, że chodzi o to, że okej, bo przy pracy zdalnej to, co jak gdyby jest od razu jak gdyby odcięte i co bardzo po prostu tracimy, to jest empatia. Czyli musisz pomyśleć o, dobrze było, żebyś pomyślał o takich sposobach, o takiej wirtualnej empatii, o takich rzeczach, rytuałach, które tą przynależność po prostu zbudują. A druga rzecz to ten duży obrazek, żeby zespół zrozumiał, jaki jest sens i cel po prostu tej pracy. Jeżeli masz wgląd też w takie rzeczy, na ile ten zespół jest po prostu, okej, mówiąc wprost, na ile macie zasoby, żeby ten zespół utrzymać, to też byłoby fajnie po prostu taką informację mieć, bo to dla nich będzie też duży po prostu rzecz, która obniży ich poziom lęku. Bo teraz, teraz po prostu ludzie są w lęku, szczególnie po prostu zespoły. Więc ja bym nie wiem, myślę, że bym zaczął od takich prostych, fajnych rzeczy, które budują przynależność. Takie rzeczy, które, to są te zwykłe po prostu rozmowy, to jest to zwykłe po prostu poklepanie, tylko teraz nie możesz po prostu tego zrobić, bo ten zespół jest bardzo jak gdyby na odległość, a więc poświęć też trochę czasu, żeby tych ludzi po prostu poznać, żeby zobaczyć ich obawy, ich lęki. Czyli będzie dużo takiej pracy związanej ze słuchaniem, absolutnie związanej ze słuchaniem, ale pamiętaj o tym, że jeżeli dasz im przestrzeń do słuchania, to oni się otworzą.
to oni po prostu bardzo dużo ci po prostu powiedzą, ale też zwróć uwagę nie tylko na rzeczy, które oni mówią, nie tylko na ten kontekst, który będzie wypowiedziany, czy to będzie na zasadzie czatu, czy po prostu wideo, ale też zobacz rzeczy, które nie będą powiedziane. One często po prostu mówią też najwięcej. Nie wiem, Mateusz, czy to ci po prostu pomaga i to jest odpowiedź na to pytanie, ale ja bym, jeżeli byłbym na twoim miejscu, to myślę, że po prostu poszedłbym w tą stronę. Duży obrazek i zapewnienie po prostu tego emocjonalnego wsparcia. Zobacz, jak ja... Mateusz, jesteś? Wiesz, to jeszcze... Okej, okay. Widzę od Andrzeja pytanie. Okej, okay, widzę ja. Wiesz co, widzę też, Jacek się zgłasza. Mateusz, czy tutaj chciałbyś zabrać głos jeszcze? Mateusz? Okej, okay, to jeszcze ja Mateusz. Okej, okay, to Andrzej. Wiesz co, jest to Andrzej? Tak. Okay, to idziemy do pytania Andrzeja. Okej. Okay. To są tak zwane te złe jabłka. Generalnie jest tak, że jeżeli macie bardzo mocno określoną kulturę i tożsamość i wiecie po prostu, o czym jesteście, to też dużo czasu poświęcacie na to, kogo po prostu zatrudnicie, czy te osoby po prostu do tego zespołu pasują. A więc jeżeli to się po prostu powtarza, że te osoby ewidentnie po prostu nie pasują, to jest może sposób na pomyślenie o tym, że okej, bo to niepasowanie to nie jest związane tylko z tym, że one mają po prostu negatywną postawę, ale też pewnie, że jakieś rzeczy nie dowożą. To też jest może moment na to, żeby pomyśleć, kogo w tym zespole chcesz po prostu mieć. Ja bym, nie wiem, tak do tego podszedł. No bo okej, bo jak masz te złe jabłka, to one po prostu całą resztę też prędzej czy później mogą w jakiś sposób zainfekować. Ja spróbuję się wypowiedzieć, nie wiem, czy mnie słychać? Słyszę. O, fajnie. Znaczy, tutaj sytuacja dotyczy konkretnie jednego członka, który już zresztą zdecydował się odejść, więc to już nie jest jakby ten ból i faktycznie ja poświęcam bardzo dużo czasu na rekrutowanie członków zespołu. To są takie, żeby zrekrutować jedną osobę, to ja takie z 15 przepytuję. Więc i zespół też bierze duży udział w rekrutacji, właśnie żeby to było... Super. Spójne, tożsame i tak dalej, więc to jak najbardziej ja to rozumiem, bo zgadzam się i tak przyjmuję. To, co chciałbym, o co bym się chciał zapytać, bo przez ten cały rok, jak ja miałem tego członka w zespole, to była taka sytuacja, że to nie było to, że on nie dowoził, tylko że on jakby dowoził na swój sposób. Sposób. Jeżeli było jakieś zadanie, to on je zrobił, tylko że tam, gdzie jakość taka, ja pracuję w zespole IT, więc to może będzie łatwo mówić, że jakość kodu, która na początku on działa, ale nie jest łatwo utrzymywalny w przyszłości. Albo wiem, że nie będzie to czytelne, albo to może sprawić trudności, żeby dostarczyć coś innego w oparciu o to. Czyli wszystkie te takie rzeczy, które nie są od razu problematyczne, ale będą za chwilę, a czasem w ogóle trudno je wykryć, bo to naprawdę człowiek musi usiąść do tego i się namyśleć, żeby dojść do wniosku, że to jednak nie jest dobre rozwiązanie. Jeszcze się należy takie trochę feng shui programowania, że feng shui, jak to się powinno mówić, że widzisz, że coś jest nie tak, ale nie potrafisz tak od razu powiedzieć, że co. Dopiero jak tam wejdziesz, pomiesz, tak jak do mieszkania wchodzisz i widzisz, że coś jest tak, od razu, nie wow. Andrzej, tak. To wiesz co, to ja mam też, okej, dobrze, to powiedz jeszcze, ja ten... I tutaj po prostu przez ten cały rok, jak ta osoba była, gdzie ona miała umiejętności, ona potrafiła robić, miała wiedzę, doświadczenie i tak dalej, tylko właśnie to wszystko robiła w taki... No nie taki sposób. I ja to widziałem i tam próbowaliśmy się dograć, dogadać i tak dalej. W końcu wyszło na to, że się nie udało i szczęśliwie też w zgodzie się rozstaliśmy i to wszystko dobrze wyszło, bo nie mogę zabrać, że osoba była inteligentna. Ale przez ten rok ja się zastanawiałem, jak to wpływa na mój zespół.
Czy to jest jakiś problem, czy to jest może tylko mój problem, a nie na poziomie zespołu? Okej. Okay. Długo. Super, ale to jest bardzo fajny, wiesz, i twórczy, i wartościowy przykład. Pamiętaj też, że jako lider, pracując nad tym poczuciem psychologicznego bezpieczeństwa, ty masz coś takiego, jak ty określasz to pole gry. Ty określasz swoje oczekiwania, ty określasz, nie wiem, miarę sukcesu. Te wszystkie po prostu rzeczy, które są związane z odpowiedzialnością i z wykonywaną pracą. Prawdopodobnie w tym przykładzie, który ty mówisz, jakbyś przeliczył ilość energii i czasu poświęconą na tego członka zespołu czy na ten kod, to prawdopodobnie by przewyższyło kilkukrotnie wartość, którą on po prostu wniósł. I to też jest taka szybka i prosta po prostu odpowiedź, czy okej, okay, bo ludzie tak, członkowie zespołu możesz przyjąć taki pogląd, znaczy takie podejście, że okej, okay, oni mogą się zmienić albo oni się mogą nie zmienić. Ale możesz też spojrzeć na to w inny sposób, czy oni są coachowalni, czy oni są niecoachowalni. Jeżeli oni są niecoachowalni, no to po prostu, wiesz, kaplica. To szkoda po prostu twojego jak gdyby czasu. I też innych członków zespołu, bo przecież ta sytuacja i ta praca wpływa na wszystkich, nie tylko na ciebie jako lidera. Okej, słuchajcie, to teraz widzę, że Jacek się zgłosił. Jacku, oddajemy tobie głos. Patrzę na łapki podniesione. Jacek Narkiewicz. Jacek. To mnie słychać w tym filmie. A, okej, okay, dobra. Ja zasadniczo się zgłosiłem, bo chciałem jeszcze komentarz do tego, co pytał Mateusz. Ale mam też pytanie, więc może najpierw zacznę od tego, co pytał Mateusz i powiem, co my robimy, żeby w tej obecnej sytuacji zabezpieczyć takie poczucie, że zespół jest razem. I robimy jedną bardzo prostą rzecz, to znaczy codziennie mamy poranną odprawę, korzystamy akurat z Zooma, korzystamy z Zooma świadomie, ponieważ na Zoomie, w przeciwieństwie na przykład do Teamsów, z których też równolegle korzystamy, ale w innych celach, na Zoomie można wszystkich widzieć, a przynajmniej tak jak widzę teraz na ekran do 25 osób, mamy mniejszy zespół, nie ma problemu. I zaczynamy, zasadniczo ta odprawa służy temu, żeby podzielić się tym, co będę dzisiaj robił, ale też bardzo tak naturalnie zaczyna się jednak od tego, że ludzie się dzielą tym, z czym są. Mhm. Czy o swoich emocjach, mówią o tym, czego się boją, albo tego, na co mają nadzieję. No ostatnio rzeczywiście z reguły mówią o tym, czego się boją, ale też mówią o tym, jakby chcieli usłyszeć, że ktoś ma nadzieję na coś. Także to i to buduje i po tym porannym spotkaniu każdy zawsze mówi, że cieszy się, że mógł zobaczyć inne osoby i że jesteśmy razem. Także to buduje poczucie więzi. O tym się chciałem podzielić jako jakąś taką konkretną metodą, którą stosujemy. Natomiast pytanie mam do Grzegorza takie, kto odpowiada za to budowanie psychologicznego poczucia bezpieczeństwa w zespole? Lider. Lider. To jest po prostu, to jest rzecz, która wychodzi po prostu od lidera. Oczywiście zespół może w jakiś sposób delikatnie pewne rzeczy po prostu, nie wiem, nakierować, ale to wychodzi po prostu od lidera. On jest, mówiąc wprost, właścicielem tego produktu. Okej, bo zastanawiam się... Tak jak ty powiedziałeś, że okej, że robicie te codzienne daily, no to prawdopodobnie ty na to wpadłeś albo inny lider. A to jest ten element tego poczucia bezpieczeństwa. Czyli tutaj odpowiedź jest taka, że to jesteś ty. Ja rozumiem, że to, co mówisz, że lider jest tym, który inicjuje albo te rytuały, o których mówiłeś, albo... Czy lider to jest ten, który... Tworzy jakąś przestrzeń. Tak, ten, który po prostu prowadzi zespół, ale ten lider, który... Okej, okay, bo są ci liderzy z nadania i ci liderzy prawdziwi, ale chodzi o to, żeby to był okej, okay, no to jest ten, nie wiem, kierownik tego zespołu, czy wiesz...
Pytam o to, bo tak sobie, bo tak myślę, że to bezpieczeństwo psychologiczne również zależy od tego, jakie są reakcje zespołu. Mhm. Nie tylko, a innymi słowy, jeżeli siedzę w zespole i nawet lider dba o to, czy o przestrzeń, dba, czy jakby z jego strony ludzie czują to, mają to bezpieczeństwa, to może być tak, że tak jak mówiłeś, spowodować, żeby każdy mógł zabrać głos. Ja sobie zapisałem, o ile zechcę, dlatego że reakcje innych członków zespołu mogą powodować, że ludzie się obawiają zabrać głos. Nie ze względu, tylko ze względu na... To ja szybko spuentuję. To znaczy, że tam tego poczucia jak gdyby nie ma. W ogóle mieliśmy zacząć tą prezentację czymś innym, ale to jest może taki moment, że do tego wrócimy. Czy widzieliście film, czy kojarzycie taki film 12 gniewnych ludzi? Mhm. Klasyka kina. Okay? Ława przysięgłych, która ma podjąć jednogłośnie decyzję. Zamykają się drzwi, oni są zamknięci w jednym pokoju i wszyscy jak gdyby wiedzą, że okej, ten chłopak, który jest, nie wiem, jestem podejrzanym, że on prawdopodobnie to morderstwo popełnił. Tylko jedna osoba mówi, że ona się z tym do końca nie zgadza, że ona ma inny pogląd na tą sprawę. Okej, i ta sytuacja w tym filmie pokazuje sytuację, kiedy tego poczucia bezpieczeństwa nie ma. Bo ta jedna osoba, która się przeciwstawiła tej całej grupie, wykonuje gigantyczną pracę, żeby innych przekonać do swoich racji, ale żeby oni po prostu inaczej też spojrzeli na tą całą po prostu sytuację. Powinno być tak, znaczy w idealnym zespole to jest tak, że każdy ma to po prostu prawo głosu, każdy głos zabiera, ale co więcej, to tam też jest tak, że to nie jest tak, że ja mówię jedno zdanie, a ktoś mówi 10. Ten czas mniej więcej wypowiedzi jest po prostu równy, albo po prostu powinien być równy. W Google jest tak, że oni to doprowadzili do takiego stopnia, że tam spotkanie nie ma prawa się skończyć, jeżeli każdy członek zespołu nie zabrał głosu. Więc tutaj można pomyśleć o tym, jak zmusisz tych członków zespołu do zabrania głosu. To są te rzeczy ze Scruma. Te, nie wiem, kaczuszki, nie kaczuszki, jakieś takie rzeczy, które rzucasz i ten człowiek po prostu musi zabrać głos. Obrócić to w jakąś zabawę. No to tutaj... Ale to musisz po prostu zmusić go. Znaczy, to no są zasady. To są wasze zasady. To się zastanawiam, na ile zmuszenie jest współgra z psychologicznym poczuciem bezpieczeństwa. Ale być może Google to robi w jakiś taki sposób, który to poczucie buduje, bo sobie wyobrażam, że jeżeli jestem introwertykiem i ostatnia rzecz, którą chcę zrobić w czasie spotkania, to zabrać głos. Ktoś we mnie rzuci kaczuszką i powie, że ja teraz muszę powiedzieć, no to nie jestem pewny, że przyjdę teraz na to spotkanie, bo będę chciał uniknąć takiej sytuacji. Ale tak jak mówię, ja tego nie znam, więc może Google ma takie metody, które powodują, czy coś wcześniej zrobił. Okej. Idea, jaka za tym stoi, to jest taka, że okej, zespół to jest po prostu ci wszyscy ludzie. Jeżeli ktoś się po prostu nie odzywa, czegoś nie, po prostu nie mówi, no to nie masz całego zespołu. Okay. To po prostu, ten człowiek, który tam gdzieś siedzi, się nie odzywa, on może ma świetne pomysły, kurde, ma jakieś nowe kody, cokolwiek, ale jeżeli tego nie wypowie, nie położy w przestrzeni, no to tu nie istnieje, to tego nie ma, prawda? Okej, ja myślę, że też tutaj opacznie gdzieś jest zrozumiałe słowo musi, więc ja bym tylko tutaj dał i dwa przemyślenia. Po pierwsze, kiedyś rozważaliśmy taką technikę tablicy delegacji. Ona ma 7 poziomów i kiedyś tu rozmawiając o tym z żoną, ona mnie uświadomiła, że powinien być niewypowiedziane, nie istnieje. I to jakby z Grześkiem się zgadzam, że jeżeli ktoś się jakby ja traktując zachęcenie do wypowiedzenia się, to żeby ktoś jednak zabrał głos i potwierdził, że wchodzi to albo nie wchodzi i wyraża swoją opinię. A druga rzecz, też jeszcze w nawiązaniu do Jacka, zanim oddamy głos Pawłowi, to jest taka, że ja byłem miło zaskoczony, bardzo mi się podoba ten Jacek, twój pomysł, że jest spotkanie codziennie rano i ludzie mogą się wypowiedzieć, bo mnie to spotkało teraz w szkole. Czyli szkoła nie dość, że przeszła mojej młodszej córki na szybko i sprawnie na naukę zdalną, to raz w tygodniu jest spotkanie dla rodziców, żeby rodzice mogli
opowiedzieć o swoich wątpliwościach, problemach z tym, z czym się borykają inni, rodzice im pomagają, każdy sobie nawzajem. A dwa, że zamiast cisnąć dzieci w nauce, to codziennie jest takie spotkanie, gdzie każde dziecko na 5 minut włącza Zooma i pokazuje swój pokój, swoje zabawki, co robi, czym się zajmuje, co go teraz tam pasjonuje. Okej, Paweł, oddajemy Tobie głos. Cześć, Grzesiek, bardzo, bardzo dziękuję. Dużo inspirujących słów usłyszałem. Słuchaj, ja mam w sumie jedno krótkie pytanie, ale nie wiem, czy proste, bo mówiłeś dużo o rytuałach, o tym, jak są ważne, żeby budować takie poczucie jedności zespołu. Mam pytanie o coś więcej, to znaczy jak my, menedżerowie, możemy wspierać nasz zespół, szczególnie teraz, kiedy tego lęku, jak powiedziałeś, jest całkiem sporo, bo wierzę, że nie wiem, że same rytuały mogą tu nie wystarczyć, sama retrospektywa, która jest w Scrumie, też może nie wystarczyć. Jakie masz jeszcze pomysły? Co więcej? Okej, sorry, wrócę do rytuałów, ale potem wrócę gdyby też do tej odpowiedzi. Rytuały dobrze jak są, bo to jest ten klej, który was jak gdyby w jakiś sposób łączy, który też odrywa was tylko jak gdyby od pracy. Pokazuje, że jest coś poza tylko tą pracą. Ja myślę, że ten duży obrazek, absolutnie po prostu ten duży obrazek, nie wiem, ja ostatnio rozmawiałem po prostu z jakimś klientem i on po prostu stwierdziliśmy, że najprostsza rzecz, którą po prostu można w tym momencie zrobić, to okej, to po prostu zobaczcie, na ile macie po prostu paliwa, na ile macie zasobów, żeby waszym ludziom płacić. Zróbcie ileś tam po prostu, jak to się mówi, stymulacji, nie wiem, 100% pensji, 70% pensji, jakkolwiek po prostu, żeby wiedzieć, na ile po prostu czasu my mamy tlen. I mając coś takiego, to już też jest jakaś po prostu informacja. Ja wiem, że to często może nie zależeć po prostu od ciebie, ale o tym po prostu też możesz jak gdyby w tym momencie po prostu pomyśleć. Bo z drugiej strony też, wiesz, pokazując swoją wrażliwość i to, że ty też często pewnych rzeczy po prostu nie wiesz. Ty jesteś w takiej samej sytuacji praktycznie jak oni. Czy nie wiem, po prostu twoja sytuacja niewiele się różni od sytuacji członków zespołu. Już mówiąc takie rzeczy, to ty też pokazujesz tą swoją wrażliwość i ty też pokazujesz, że ty z ich strony potrzebujesz tego poczucia bezpieczeństwa. Ja nie wiem, czy to jest odpowiedź i czy to ciebie satysfakcjonuje, czy nie wiem, czy odpowiada na to pytanie, ale im więcej macie po prostu tych takich, nie wiem, bondów, tych takich rzeczy, które was po prostu łączą, tak jak ten codzienny Zoom, świetna po prostu rzecz, tym więcej tego lęku zostaje wyparte, wyrzucone, przykryte, zamiecione, wzięte po prostu w nawias. No bo my ciągle po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, szczególnie w sytuacji tak dużego lęku, jak jest teraz, ciągle potrzebujesz tego powtarzania, okej, należysz tu, jesteś bezpieczny, należysz tu, jesteś bezpieczny. A te gesty to de facto są takie komunikaty. Tak jak ten Zoom, o którym mówił Jacek i tak jak ten Zoom, o którym mówił Piotr. Okej. Pytanie zadała tu Monika. Albo zapraszam do Tak, widziałem. Średnio. Albo je przeczytamy. Nie wiem, czy widzisz, Grzesiek? Tak, widziałem. Praktyczne rzeczy, które są z tym związane. Okej, najbardziej praktyczną rzeczą to jest to, że każdy członek zespołu musi zabrać głos. Jeżeli każdy członek zespołu zabiera głos, to jest wysłanie komunikatu, ok, jesteś tutaj bezpieczny, twoje zdanie się liczy, twoje zdanie jest ważne. Możesz też wysłać ten komunikat też w taki sposób, przez taką, nie wiem, teraz szybko po prostu myślę, przez taki też small talk. Taki normalny po prostu small talk o tych rzeczach, których się ludzie teraz obawiają. Tak jakbyś siedziała z tymi ludźmi po prostu na kawie. Ja wiem, że z waszego punktu widzenia to może się wydaje, że to są po prostu bardzo duże drobiazgi, ale wierzcie mi, te drobiazgi teraz mają całkiem po prostu inną wagę. One całkiem inaczej po prostu brzmią.
To ja bym po prostu poszedł, wiesz, w taką stronę. Pokazanie, że ci ludzie są po prostu dla ciebie ważni i naprawdę chcesz usłyszeć, co oni myślą. Nie tylko podczas po prostu codziennych spotkań. Okej. Okay. Jak Grzesiek, rozszerzając to pytanie, rozumiem, że teraz jakby istotne jest też zainteresowanie, szczególnie istotne jest zainteresowanie tym, no bo teraz to już nie jest tylko bezpieczeństwo psychologiczne takie w pracy, tak? O którym bezpieczeństwo w pracy zespołu. Tak, ale w kontekście sytuacji, która jest, to ja już mam rozmowy z pracownikami, których, nie wiem, w rodzinie na przykład żona straciła już pracę, tak? Więc jakby te obawy są, wychodzą jakby poza pracę. Rozumiem, że to, co mówisz, to, co sugerował Jacek, nawet codzienne spotkania z zespołami, gdzie każdy może trochę powiedzieć o tym swojej sferze wykraczającej poza pracę, to jest ten istotny element, który teraz może budować te więzi, tak? Bo ja też rozumiem to, co mówiłeś, że, nie wiem, uczciwa rozmowa, czy też rozmowa o tym, że być może trzeba będzie obniżyć wynagrodzenia, to będzie pewnie rozwiązanie, które sam zespół może zaproponować, wiedząc, jaka jest sytuacja, ale musi mieć świadomość, tak? Znaczy, jeżeli to zaproponuje sam zespół, to gratuluję Wam takich zespołów. To znaczy, że naprawdę, że to jest absolutnie, że to jest dobry zespół. Ale zanim oni to zaproponują, to dobrze, żebyś ty po prostu miał to w przysłowiowej szufladzie już to po prostu przeliczone i przemyślane. Im szybciej też taki komunikat dostaną, tym po prostu lepiej. Słuchajcie, bo też może tutaj propozycja do Was, że być może ktoś chciałby się też podzielić swoimi przemyśleniami, jak to robicie u siebie, tak? Ja się, Piotrze, chętnie podzielę. Dobra. Jakimiś małymi rzeczami. To, co się u nas sprawdza w Doors and Giants, no bo też przeżywamy ze wszystkimi tę sytuację i sami, ale też z klientami, to jedna z takich rzeczy to docenienie tego, że każdy ma różne tempo przeżywania i różnymi rzeczami chce się dzielić, a niektórymi nie chce się dzielić. I na przykład my mamy swoje też rytuały, dosyć ich sporo, też na takim osobistym przestrzeni, natomiast niektórzy wolą mieć one-on-one, niektórzy wolą w zespołach, niektórzy wolą w trójkach. I to, co nam się najlepiej sprawdza, i też rozmawiając z klientami, to dostosowanie tej komunikacji właśnie do tych osobistych potrzeb. Nie każdy jest w stanie się na forum wypowiedzieć i będzie miał na to ochotę. I danie ludziom różnych opcji, różnych przestrzeni, oraz takiego zapewnienia, że to jest ok. Tak, możesz nie chcieć wywalać wszystkiego na takim spotkaniu online, czy też miejmy nadzieję, już niedługo, nie online. To jest jakaś opcja. I tak, jest jedną z bardzo ważnych opcji odnośnie tego bezpieczeństwa samego psychologicznego jest na przykład to, co się też nam bardzo dobrze sprawdza, to możliwość dołączenia, ale możliwość też wyjścia. Czyli na przykład, jeżeli nie chcę w czymś uczestniczyć, z różnych powodów, jakichkolwiek, chwilowych, przekonań, tak, wiary, to może być, mogą być bardzo różne powody, to mam taką możliwość. Natomiast to, co jest ważne, żeby się zadziało, zaraz po tym, jak na przykład ktoś powie, w tym nie chcę uczestniczyć, to żeby z taką osobą na przykład jeden na jeden porozmawiać i dowiedzieć się, co się stało, dlaczego ona nie chce w tym uczestniczyć. I dopytywać, czyli nie zostawiać tego tylko na zasadzie takiej musisz, bo wszyscy tak chcemy, ale dać ludziom przestrzeń do tego, żeby podejmowali decyzje w własnym imieniu, też wiedzieli, jakie są tego konsekwencje, może dla innych, żeby inni też mogli się wypowiedzieć, co innym to robi, ale żeby dać tą wolność. I u nas powodowało to parę takich czasami konfliktów, bo niektórzy uważali, że tak, musimy wszyscy być na przykład na jakimś spotkaniu, brać udział w jakimś procesie, albo inni mówili, nie, ja koniecznie nie będę, ale w rezultacie, w dłuższym terminie, dawało to bardzo dużo bezpieczeństwa, że mogę, nie muszę, nie będę zmuszona do czegoś. Dzięki, Ewa.
Super, dzięki. Chcesz jakoś skomentować, czy możemy przejść do kolejnego pytania? Przejdźmy do kolejnego pytania. No, nie wiem, Ola tutaj napisała pytanie, może je przeczytam. Cześć, mam na imię Ola. Mam pytanie teoretyczne, czy bezpieczeństwo psychologiczne ma granice? To znaczy, czy można przesadzić i stworzyć zespół, gdzie wszyscy są kolegami? To może przyćmić rolę lidera. I na tym się kończy to, co Ola napisała. To jest tak, że... Okej. Jeżeli jest kolesiostwo i jest, jest coś, co może przyćmić rolę lidera, to tu widać, że są po prostu jakieś, nie wiem, grupki, koterie i też prawdopodobnie nie ma, albo jest po prostu mało obecne, po prostu ta merytoryka, to dostarczanie, dowożenie po prostu swojej pracy. Bo to, że stwarzacie przestrzeń bezpieczeństwa, to wcale nie oznacza, że obniżacie swoje oczekiwania w stosunku do wykonywanej pracy. To, nie wiem, w ten sposób bym na to pytanie odpowiedział. Jeżeli ja mógłbym uzupełnić, tak, bo to z drugiej strony możemy spojrzeć na to w ten sposób, tak, rzeczywiście to bezpieczeństwo psychologiczne, to, że zespół zaczyna rzeczywiście się czuć bezpiecznie, tak, ty Grzegorz powiedziałeś, tak, jeżeli razem z tym bezpieczeństwem i z tym koleżeństwem rośnie nam też poczucie właśnie tej odpowiedzialności, to jest tak naprawdę w nas, w liderach, jest właśnie dążenie do tego, tak naprawdę, to powinien być nasz cel, że ten zespół powinien stawać się coraz bardziej samodzielny, tak, że nasza rola zaczyna się tak naprawdę trochę spłycać do poziomu takiego, że my jesteśmy, załóżmy, tym że jesteśmy tym odgromnikiem dla zespołu przed klientem przykładowo, a zespół sam wewnętrznie już się organizuje, tak? I to tak chciałem tylko uzupełnić, tak, że dla mnie to jest tak naprawdę ten cel, który powinniśmy próbować osiągnąć, żeby ten zespół był jak najbardziej samodzielny i samozarządzający. Super, dzięki. Okej, ktoś jeszcze chciałby zabrać głos albo ma pytanie? Słuchajcie, to jeżeli nie ma pytań, to będziemy kończyli. My spróbujemy udostępnić, sprawdzić w ogóle, jak się nagrało na wideo to nasze spotkanie. W najbliższym czasie, za tydzień dokładnie Jacek Narkiewicz, który tutaj też zadawał pytanie, poprowadzi spotkanie o komunikacji. No i mamy kolejnych 10 meetupów, które miały być stacjonarnie, również z warsztatami. Także będziemy próbowali dalej. Zapraszamy Was, będziemy informowali przez meetup, LinkedIn, Facebook. Gościliśmy tutaj w szczycie ponad tam 75 osób. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Prośba o wszystkich, o jak możecie, to dajcie feedback na meetupie. Do zobaczenia kolejnym razem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i miłego wieczoru. Nawzajem. Dziękuję. Dzięki. Dzięki Pan. Cześć. Thank you.